Siema widzowie, dziś zobaczycie vlog o niczym. Dziś zobaczycie jak się pocę i jak na moich plecach objawiła się Maryja. Pokaż Juki, zobacz jak to jest nasz monitoring. Pokaż monitoring, to jest najważniejsza psina na tym kurwa kwadracie. Wolę ją od moich psów, bo moje psy to debile jebane. A ona jest taka kochana i puszysta i w ogóle. Jukster. Nieprzekluczone. Ja wam pokażę mój samochód, bo mówicie, że o nim nic nie nagrywam, a jak jest vlog o niczym i nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to wam pokażę samochód. World of Tanks, gra, którą zna każdy. Znacie ją przede wszystkim z tego, że jest ponad 100 milionów graczy, są tam ogromne pola bitwy, no i oczywiście nasze piękne czołgi. Jak wiecie, to jest nie pierwsza wstawka na moim kanale, jeśli chodzi o World of Tanks. Wszyscy pamiętają niesamowite bitwy podporucznika Bao Bao, więc jeśli lubiłeś Bao Bao, pamiętaj, aby zejść do opisu i użyć kodu Tankmania, no bo to jest nowy kod, którego możesz sobie właśnie teraz użyć i odebrać bonus. A zgarniecie zupełnie za darmo z tym kodem ćwierć miliona kredytów, do tego 7 dni konta premium i angielski czołg premium Excelior, taki ładny, taki fajny, bo za darmo, wszystko co jest za darmo jest fajne. A właśnie widzowie, będziemy nagrywali odcinek z WOTA, więc jeśli macie ochotę, wbijcie w ten weekend na mojego Twitcha i zagramy sobie w grę. Podporucznik Bao Bao znów na służbie. Stanąłem tak dostojnie, żebyście czuli, że przemawiam. Pamiętajcie, aby pobierać grę z mojego linku, który znajdziecie w opisie. Kłaniam się nisko i zapraszam na film. Albo dwa. A, i co najważniejsze, zostawcie lajka, bo wracam na YouTube i już niedługo kolejny odcinek ze skrzynek. Opowiem o aucie, bo troszeczkę się zmieniło. Nie dużo, ale zmieniło się. Powłoka kauczukowa na całym aucie. Jest tak przez całość bombnięta, no bo jak stwierdziliśmy, że to jest auto limitowane, jest tylko 1200 sztuk na całym świecie. Z tego już pewnie 200 na drzewie się rozjebało. To stwierdziłem, żeby auto trzymało wartość. Okleimy ją całą i jest cała w powłoce tej folii, jak to kauczukowej, nie? Nie znam całego oznaczenia. Nie ma tablicy, znaczy są magnesy neodymowe, ale jeżdżę bez tablicy, no bo nie po to kurwa zapłaciłem, żeby to nie wyglądało, bo z tablicą wygląda o połowę taniej. Numer rejestracyjny jest na szybie, także jest z przodu, jakby mnie fotoradar pierdalnął, a jeżdżę przepisowo, to jest tu w tym miejscu. Numer rejestracyjny. Co jeszcze tu się zmieniło? Delikatny dym na szybach, taki subtelny. I klaki madafaki zafundował mi oklejenie lamp. Takie też subtelne, delikatne. I auto na dzień dzisiejszy prezentuje się tak. I co jest najlepsze w tym aucie? Że już kurwa nie ma co w nim zrobić, tak szczerze. No, full. Full tuning. Ta-da! Teraz kochani, zabieram was na spacer. Pójdziemy z Dzidzią i z Moniką się przejść po środzie, znaczy w sumie po obwodnicy, a później wam pokażę kawałek gotowego biura, a już później, jak już skończymy całość, pokażę wam całe biuro w osobnym filmie. Proszę cię ciulka nie denerwować na tatę. Proszę się nie denerwować i proszę wyprostować nogi. Będziemy się zapinać w paszy. No i Dzidzia zapięta. Żółwik. Mój gniej takie, o. Nawet nie wiem, czy nas było widać. Ale z racji tego możesz mi dać drugie buzi. Bo za buzi jest więcej lajków podobno. Ty, no dobrze wyglądam nawet. Gdyby mnie nie bolało, bym poszedł z dwa razy na siłownię, to ruchable nadal. Ej, nagraj mnie jak idę, żeby widzieli, jaką mam dupę zgrabną, a idę po drugą kamerę, wiesz? Takie vlogi jak teraz będą się pojawiały trochę częściej. Nie mówię, że codziennie, bo ja raczej nie dam sobie rady nigdy z daily, bo nigdy w życiu nie byłem na tyle systematyczny, żeby daily dodawać. Ale vlogi będą się pojawiały częściej, bo taka forma prowadzenia kanału przy moim aktualnym średnim stanie zdrowia jest najlepsza dla mnie. No i oczywiście w poniedziałek skrzynki, w środę skrzynki. Nie ma. Kiedyś był Isamu X pompa, a dzisiaj jest Isamu X denitrozyniak, także no nie ma w pompie, nie ma pompy w łapie. A właśnie w tym momencie chciałem wam powiedzieć, że na One Night Casino byście wbili do armii Isamu, bo to jest najlepszy klub. Zarobasy Moniki to naprawdę cieniasy totalne, zawsze są za nami. Mój stary. Mój stary jest za nami? Ty faktycznie, się ma geniu. Ej, auto dla widza, auto dla widza, też trzeba parę rzeczy tutaj dogadać i wytłumaczyć. Auto dla widza będzie za parę dni rozdane. Troszeczkę przeliczyłem siły na zamiary. Kilka osób nas, brzydko mówiąc, jakby oszukało.
i nie dali nam w terminie tego, co chcieliśmy. Jeden tapicer nam odrzucił dwa razy tapicerkę, zamiast nam powiedzieć od razu, no to po dwóch tygodniach dopiero się odezwał, dlatego to się przesunęło w czasie aż o miesiąc, o półtora, może dwa, ale auto będzie niesamowite, także pamiętajcie, powyżej 50 levela na One Night Casino i lub kiedykolwiek kupiliście coś z 7more7 lub z Compatimu, macie szansę na udział w konkursie. Wszystko wam wytłumaczy Nitro, jak przyjedzie przywieźć malucha na stuningowanie, pochwalić się M3-ką. Pchaj w nocy? To pchaj w dzień. Pchaj w nocy, to pchaj w dzień. Wiele osób mnie pyta, na mieście nawet, chociaż rzadko się tam pojawiam. Ej, Samu, kiedy ting-tongi? Ej, Samu, kiedy zagrasz w jakąś grę? Słuchajcie, jak siedzę, mam tak krzywy ryj i tak zerowy humor, że nie chcę wam obrzydzić serii, która jest u mnie aktualnie na topie, czyli najlepsze ting-tongi, więc tylko jak poczuję się lepiej, od razu pojawią się ting-tongi na kanale. Teraz musicie się przygotować, będą się skrzyneczki. Co wyzywasz? Będą skrzyneczki, będą takie właśnie krótkie vlogi. Oj, może jakieś mini wydarzenia, że gdzieś pojadę, gdzieś coś zrobię. No tak, te lato spróbujemy przeżyć, aż ktoś nie postawi trafnej diagnozy. To jest ta słynna szkoła, gdzie chodziłeś na Dragon Balla, jak była przerwa? Tak, i jak chciało mi się kupę, to uciekałem z ostatniej lekcji i robiłem kupę w domu, bo miałem strasznie blisko. Szkoła, zespół szkół rolniczych, nie mylić mnie, że z Bambrem, bo tutaj chodziłem tylko do gimnazjum, ale ogólnie tutaj jest technikum rolnicze, połączone z gimnazjum. Kuba jedzie. Tak? Tak, pa, pa, ja go słyszę. Pa, youtuber. Youtuber pierdolony, nie zobaczy, bo on ślepy, a nie, Ditka. To ona zobaczyła. Pa, Kiu nam pokazała? Pa, jedzie. Pa. Gwiazda z Instagrama jedzie. Ej, a gdzie jest gruby? Odstawiony, czemu ty nie robisz zdjęć, żeby nagrywać? Troszeczkę zaczęło mi wychodzić to nagrywanie. Czuję ten flow, ten vibe i tam te 7 innych młodzieżowych słów, których powinienem tutaj użyć, żeby ktoś nie napisał OK, boomer. I ja wam powiem, że mam Twittera. Zapomniałem mówić o tym na YouTubie. Ja mam Twittera, jestem w chuj sławny na Twitterze. Twitter macie w pierwszych dwóch linijkach albo trzech z opisu. Wbijcie mnie, zafollowujcie, tam jest też Denitrozyniak, jest Majsi, w ogóle Majsi jest jeden z większych streamerów. Wszyscy mówili, ale czemu wy z tym Majsi w tej pompie? No i co kurwa? 1000 widzów średnia? Łyso ci teraz? Wy wbij do Majsiego, zobacz co on na lajcie robi. A my widzimy się w kolejnym klipie już na miejscu. Zapraszam. Burdel światła, czekaj, ja ci zapalę normalne. Czy na burdelkach może być? Może być. Dobra. Witamy w naszym pięknym biurze. Macie w pokojach syf, czy nie? Tak. W pokojach jest syf, to są pokoje mieszkalne. Kuba wstawia jakieś zdjęcie tutaj pokoju i mniej więcej tak wyglądają. Tutaj jest jedna osoba, bo my tylko jedno miejsce przy stole, czyli się po prostu chłopaki zmieniają co 15 minut i robią sobie taką przerwę na jedzenie. Tu klimatyzacja, bo powiedzieli, że nie będą pracować i pójdą do innej firmy. Także zakupiliśmy klimatyzację, telewizor, żeby mogli sobie oglądać mnie. Bo jest nakaz do śniadania oglądania mnie i oglądają K-Dropa, oglądają Henkeisa, Ting-Tongi. Mają zakaz oglądania innych youtuberów, bo inni youtuberzy są do dupy. Po co mają sobie swoje mądre głowy zatruwać jakimiś gównami? Albo jakimiś innymi youtuberami. I teraz tak, sofa. Z aligatora. Sofa z aligatora. Skóry, a w środku pierz. Wygodna. Możesz sprawdzić, możesz tu usiąść. Chcesz luk na telewizor? Teraz wam opowiem historię pewnej fajki wodnej. Mamy menadżera. Mamy menadżera, który stwierdził, że nie jest uzależniony od tytoniu i pali fajkę wodną 2-4 i z racji tego, że pali 2-4 nie mógł do nas przyjeżdżać, bo u nas nie było fajki. To nam kupił fajkę wodną i do tego cały osprzęt plus jakieś dwa kartony jego tych węgielków, czy jak to tam się Kuba nazywa. Coś tam. W lodówce to, co programiści lubią najbardziej. Piwo, whisky i pierogi ruskie, kurwa. No naprawdę nic więcej tu nie ma. Metoda na głoda, czekaj, widzę, że ktoś jest fit. Metoda na głoda. Mleko łowickie. To już gier dostało. Ej, zgniło wam coś w lodówce, chłopaki. To będziemy musieli wyrzucić. Czajnik, mikrofala, czyli żeby każdy facet mógł sobie coś ugotować. Mikrofala, jeśli nie umiesz gotować, kupujesz mikrofalę, umiesz gotować. Do tego pralka, do tego zmywarka. Widać, że nas stać, widać, że jest siano, widać, że się rozwijamy. Płyta indukcyjna, nie jakieś gazowe gówno, żeby mi chłopaki wybuchły. No i zlew kran.
pod kolor indukcyjnej płyty. I tak wygląda nasza kuchnia. A, niedługo tu będziemy się przebijać, bo tam będzie dalsza część biura, ale to wam pokażemy w osobnym filmie. Już się tłumaczą, już się tłumaczą. Ciekawe, co się stało. Czy w sralni jest gówno? Sprawdźmy to. Sralnia elegancka, ładna, płytki, wszystko, nóżka, funkiel. No stać nas, no mamy pieniądze, to nas stać, to inwestujemy, żeby naszym pracownikom żyło się lepiej. Siedzi Jeremiasz, mówi bilard, kurwa, bilard, albo się zwalnia. Mówi, jak? Ale bilard. No i kurwa, wyjebaliśmy lokatorów i tam będą mieli dalsze biuro. No takie, takie mam życie z tymi chłopakami. Dywan perski. Czekaj, ja zdejmę w ogóle but. Perski dywan ze skóry wielbłąda, zobacz co tu się dzieje. Dzieje się jak w Egipcie. Drogi był. Kosztował chyba 742 zł za metr. A jak widzicie pomieszczenie, około 120 metrów kwadratowych, open office. Za tymi żaluzjami kryje się nasza serwerownia. 750 serwerów mamy. Google od nas wynajmuje. Tutaj mamy rozpisany plan przejęcia świata game devu, także już niedługo wielkie firmy będziemy wykupywać. Tylko Tomek dokończy robić prezentację, żeby inne firmy nie pomyślały, że to jest jakieś chamskie wtargnięcie na ich teren, tylko że po prostu pokojowo próbujemy się z nimi dogadać, żeby oni nam sprzedali swoje udziały za pół darmo, bo my na pewno lepiej będziemy tym zarządzać. Nie wiem co ja pierdolę, ale przejdę dalej. To jest Seba, on pisze w Pythonie i w Wordzie i w imię angielskim. To jest Tomek, którego obowiązki możesz sobie... W sumie Tomek wymień, jakie ty masz obowiązki. I on w ogóle jeszcze ma czas dla siebie. Ja mam wszystkie obowiązki. Do tego Tomek musi się zajmować wszystkim tym, co ja wymyślę, czyli on... Ja mówię na przykład, Tomek, robimy kurwa taki slot i to robi tak. I wtedy... I na końcu... I wtedy Kuba daje muzykę... I on musi to przerobić na język programistów, żeby Jeremiasz, którego wam tutaj pokażę, wiedział co ma robić. Uwaga, uwaga, premiera slota K-Dropa, wy za parę dni go dostaniecie, a Jeremiasz wam dzisiaj już pokaże wstępniaczek. No wygląda pięknie, nie? Tu zobacz, twój stary na ładowarce, koparce. Tu masz klucz do szafy. No Jeremiasz to wszystko zrobił, wszystko z myślą o tobie. Nic nie działa. Pokazuję kod, żeby... Mamy logo. I mamy logo, za które też zapłaciliśmy, nie było barteru. Monday Games przez 2O, nie mylić z poniedziałkiem. Czekaj, bo to się odpierdala. Powiem jeszcze raz, tu jest logo Monday Games, tam się już nie odpierdala, bo to się odpierdalało. To jest nasze logo i ono jest super. I nie mylić z Monday, że z Pajlego, z Monday, że księżyc. A, i teraz tak, to jest miejsce dla ciebie. Jeśli jesteś zajebistym programistą, grafikiem, karateką, sekretarką, napisz do nas. Napisz do nas na mail, który będzie podany w opisie, o ile Kuba nie zapomni go podać. I co? I dam taką teraz scenkę, którą nagraliśmy 2 dni temu, żeby wszystko wyglądało ładnie. I tam się chyba pożegnałem. Wbijajcie do opisu, bo tam jest coś fajnego. Never. To ja ci narysuję szybko schemat działania One Night Casino. Patrz. Pobierasz, nie? One Night Casino. Instalujesz, tak? Odpalasz. Potem wchodzisz w sklep i wpisujesz kod i samu, który daje 15 milionów na start. Jeśli tego nie robisz, to masz albo małego fiuta, albo bardzo wise cycki. Jeśli chcesz mieć bardzo dużego fiuta i bardzo piękne jędrne piersi, powinniście tak zrobić. Mi się wydaje, że to działa. Przykład Moniki ma zajebiście ładne piersi. Uwierzcie mi na słowo, bo wam nigdy ich kurwa nie pokażę, bo my nie jesteśmy z kim. Współczuję ci Kuba, że będziesz montował to gówno, kiedy się stresowałem trzymając kamerę. A was proszę o lajka i linki najważniejsze macie w opisie i tam jest mój Twitter. Jestem twitterowym koksem. Nie wiem. Legendary.